Pozdrawiam z Białegostoku. Tutaj należy pochwalić to miasto za ścieżki rowerowe. Zobaczcie. Wypasmówka. Dobrze oznakowane. Krawężniki też wyprofilowane. Nie ma tak, że nagle się wjeżdża na jakiś wysoki krawężnik. Tak jak jest na przykład w moich rodzinnych Skierniewicach. Przede wszystkim przy wszystkich niemalże długich ulicach, takie znaczy tych głównych ulicach, sorry, pomyliłem się, w takich arteriach jest ścieżka rowerowa, czasami nawet z dwóch stron. Ta ścieżka jest praktycznie w całym Białymstoku w tym samym standardzie, właśnie asfaltowa, oddzielone pasy ruchu. Jedzie się tu naprawdę po tym mieście bardzo bezpiecznie. I chyba nie skłamię, jeśli powiem, że ze wszystkich miast w Polsce, a na pewno tych większych, to tutaj Białystok wygrywa. Wygrywa nawet z Warszawką, gdzie mieszkam. Po prostu jest super. Czasami na przykład jest nieciągłość gdzieś, ale to wtedy jest jakiś ciąg pieszo-rowerowy, bo to na przykład jest osobno ścieżka, chodnik dla pieszych i ścieżka osobno, ale jest na przykład czasami ciąg przez jakieś, powiedzmy, drogę serwisową, czy po jakiejś kostce, ale to są naprawdę wyjątki. Tak samo jak czasami brakuje ciągłości przy jakichś skrzyżowaniach, na przykład niedaleko hotelu Ibis. Ale za to tam jest przejście podziemne. Także widać, że tu ludzie jeżdżą, jest bezpiecznie i nie ma takiego Saigonu jak w Warszawie, gdzie nie wiadomo, w którą stronę się jedzie. I powiem szczerze, że nawet na tle Europy tu Białystok też daje radę. Może konkurować z miastami Holandii albo Austrii. Bo już na przykład w Niemczech jest pod tym względem gorzej. Także polecam przyjechać i pojeździć sobie tutaj po tym mieście. Jest spoko.